możliwości upamiętnienia w tym miejscu ofiar masakry, to po kilkunastu sekundach skończyłoby się zatrzymaniem i poważnymi konsekwencjami. Tak, panowie z parasolami. Parasolami. Jada, chodź, Elisiu, chodź. Idę podlać. Youngman. Dla studentów wówczas protestujących, myślę, że dla wielu środowisk i dla wielu Chińczyków są też teraz bliskie. Oczywiście Chińczycy, to była też lekcja ogromna. Trudno o tym w tych kategoriach mówić, ale był to taki pokaz siły chińskich władz, co się może wydarzyć, albo do jakich środków są w stanie uciec się chińskie władze, jeśli okaże im się sprzeciw. Czy to była taka tradycyjna reakcja chińskich władz, nigdy nie ustępować przed ulicą? Czy można powiedzieć, że minęło 28 lat i nic się nie zmieniło? Ja bym zaryzykował jednak takie stwierdzenie, że Chiny są tak ogromnym krajem, przecież mamy do czynienia z naprawdę potężnym państwem, gdzie mieszka 1,3 miliarda osób, gdzie rzeczywiście to rządzenie jest takim rządzeniem ręcznym, ręcznym sterowaniem wszystkiego i też w dużej mierze opartym na bardzo zakorzenionym aparacie bezpieczeństwa, który pomaga w kontroli tego dużego kraju, a przede wszystkim ich obywateli. Także wydaje mi się, że pod tym względem chińskie władze dają nam cały czas do zrozumienia, nam jako, jak nam, ale światu, ale własnym obywatelom, że wszelkie przejawy jakiegokolwiek buntu, czy też jakiegokolwiek sprzeciwu nawet, będą duszone w zarodku. Ja Państwu przypomnę, że wciąż, przecież my o tym nie pamiętamy na co dzień, a wciąż w chińskim więzieniu przebywa laureat pokojowej Nagrody Nobla. Liu Xiaobo, i na nic zdały się apele ONZ, apele Stanów Zjednoczonych, czy innych organizacji międzynarodowych i państw, bo laureat pokojowej Nagrody Nobla wciąż przebywa w chińskim więzieniu, a czym zgrzeszył? Zgrzeszył tym, że był jednym z autorów właśnie karty takiej, która była apelem do chińskich władz również o demokratyzację życia w Chinach, o reformy. Także wydaje mi się, że ta sytuacja wciąż dla Chin jest aktualna. Bardzo dziękuję. Z Pekinu mówił nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Ja nie lubię. Jak nie lubię. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 7:50. Zakończyło się 21. spotkanie młodych nad Jeziorem Letnickim. Słowo do uczestników wydarzenia skierował papież Franciszek. W głównej części letnickich uroczystości mszy wigilii zesłania Ducha Świętego uczestniczyło 75 tysięcy osób. Przemysław Goławski. Z
symbolicznym przejściem przez Bramę Ryby, nazywaną Bramą Trzeciego Tysiąclecia, zakończyło się w nocy 21 spotkanie młodych Lednica 2000. Zjazdy młodzieży na lednickie pola zainicjował w 1997 roku dominikanin ojciec Jan Góra. Tegoroczne spotkanie zorganizowano pod hasłem Idź i kochaj. Było duchowym przygotowaniem przed obchodzoną dziś uroczystością zesłania Ducha Świętego. Mówił pasterz lednicki ojciec Wojciech Prus. Lednica zatoczyła koło, bo pierwsza w 1997 była w zesłanie Ducha Świętego. Mamy dokładnie powtórkę i dlatego Rysia podlewa już. Na przykład, co to jest spotkanie. Podlewa Rysia. Różne Rysia chodzi o to, żeby się naprawdę Muska. Spotkać. Mówimy, jak podlewa jest to symbol, że to jest przeciwstawienie diabolom, czyli ten, kto dzieli. Diabol to jest ten, kto rozwala. A symbol, no to znaczy, że to jest łączenie, właśnie scalanie, układanie tych puzli. Jest to dla mnie przypowieść o Kościele, ponieważ Kościół to jest różnorodność, dlatego też w tym roku te puzzle rozdajemy. Opowiadamy, że bez tego jednego, czyli bez Ciebie, ta mozaika nie jest pełna. Ty jesteś bardzo ważny. To jest niezwykła różnorodność. I to, co dla mnie jest istotne, że ta przypowieść o Kościele tutaj też jest w krajobrazie zapisana, że tu nie ma ścian ten Kościół, nie ma dachu, on jest otwarty na niebo, on ma tylko podłogę, a tą podłogą jest zielona trawa. I dlatego jakoś od zeszłego roku towarzyszy mi taka intuicja, że to nie jest tak, że musisz uwierzyć, żeby przyjechać na Lednicę, tylko przyjedź, żeby uwierzyć, że to jest w drugą stronę. Zwłaszcza takie osoby, myślę, że tu jest mnóstwo takich osób, które może na co dzień mają trudności z Kościołem, nie wszystko się im składa, niekoniecznie muszą się od razu odnajdywać w haśle idź i kochaj, mówimy, tym bardziej przyjedź, właśnie tym bardziej bądź, bo my wszyscy trochę mamy kłopot i z Kościołem, i z Panem Bogiem, i z samym sobą, i z idź i kochaj, i dlatego tu przyjeżdżamy, żeby się umocnić i no, żeby po prostu wrócić na domu. Znakiem tegorocznego spotkania były puzzle symbolizujące wspólnotę dziesiątka różańca, by pamiętać o modlitwie, oraz świeca symbolizująca płonącą wiarę. Najważniejszym wydarzeniem spotkania młodych była wieczorna msza Wigilii Zesłania Ducha Świętego. Jesteśmy w wielkim oczekiwaniu, co Duch Święty może wnieść w nasze życie, podkreślił biskup Grzegorz Ryś, który głosił homilię do młodych. Czekamy na Ducha Świętego, który jest, tak pisał Jan Paweł II, miłością. I dopiero jak uświadamiamy sobie to, jak dalece Bóg nas kocha, jak jesteśmy przez Niego obdarowani, to możemy pójść do innych. Biskup Ryś mówił, że tylko dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy zdolni do miłości, a właśnie jej zawsze najwyżej punktowane jest rozmaicie nazwane doświadczenie miłości, małżeństwo, rodzina, przyjaźń. Potem praca. Teraz więc w nich jest pragnienie, a wtedy, kiedy ono się pojawia, jest też strach. Ten strach jest jakoś może zrozumiały. No, to jest jeszcze to wyczucie właściwe, że jak komuś powiem kocham, albo usłyszę od kogoś, że mnie kocha, to zmienia życie. I zmienia je w sposób trwały. Nie na chwilkę. Młodzi uczestnicy podkreślali, że spotkanie lednickie to wyjątkowe doświadczenie, które ich umacnia. To jest takie szczęście, że można poznać tylu ludzi, którzy wierzą w Boga. Jestem tutaj od 5 lat i jestem tutaj, żeby przeżyć entuzjazm wiary. Chcemy tutaj naszą wiarę umocnić w tym miejscu i być z ludźmi, którzy tak samo przeżywają chrześcijaństwo. Bardzo się cieszę z tego, że w Polsce jest takie miejsce, do którego można raz w roku przybyć i właśnie naładować sobie akumulatory wiary. To jest takie wspaniałe, że jednak można znaleźć takich ludzi młodych, którzy tak mocno wierzą i że możemy zatańczyć, zaśpiewać Bogu. Przyjdziesz za rok? Tak, na pewno. Ostatnią częścią spotkania było przejście przez Bramę Ryby, które nastąpiło o północy. Przed wyruszeniem w drogę, by przekroczyć Bramy Ryby, młodzi zawierzyli swoje życie Jezusowi. Ja jestem zgadnij. Jutro jest zimnie byli także pielgrzymi z Portugalii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Mołdawii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Kolejne spotkanie młodych na polach lednickich już za rok. W pierwszą sobotę czerwca. Wspólne lednickie Polskiego Radia Przemysław Gołański. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Pod hasłem dziękujemy za chleb po raz 10. Kościół katolicki w Polsce obchodzi święto dziękczynienia. Centralne uroczystości zaplanowano na terenie świątyni opatrzności w Warszawie. Msza pod przewodnictwem kardynała Francesco Montenegro z Włoch, modlitwa przy relikwiach polskich świętych, miasteczko zabaw dla dzieci i festiwal muzyczny z udziałem braci Golec. Takie 7-2 atrakcje, jakie przygotowano w stolicy. Kardynał Kazimierz Nacz, i paluszki tam 11 tysięcy złotych. Będziemy dziękować Bogu za życie świętego brata Alberta Chmielowskiego w setną rocznicę jego śmierci. Mamy także dziękować za dzieła charytatywne. Chcemy tym dniem dziękczynienia i świętem dziękczynienia powiedzieć pytanie. Ja jestem alfa i omega. Gdyby stanął wobec współczesnych wyzwań, wobec problemów biedy, wojen,
nierówności, tak prześladowań religii. Szanuję, szanuję. Jakbyś pogadał, to byś się dowiedział. Wiesz co? Te ludzie nie gadają, nie wiedzą. Gdyby stanął wobec nich prezydent, na pewno by nie pozostawiono. Tylko by wiedział, w jaki sposób chrześcijanin musi na te pytania, na te problemy odpowiadać. Siostra Maksymiliana Sulej, Albertynka, przypomina, że święty brat Albert, który był wymieniony artystą ze względu na wiarę w Boga, ludzie nic nie wiedzą, to nie wiedzą, co ubogich. Niech będzie Jehowy, niech będzie ksiądz. To nie ma Jehowy, to jest świadek Jehowy. Świadek kogo, czego? Boga Jehowy. Więc Bóg Jehowa, on w niego wierzy i to jest świadek tego z Boga Jehowy. Ale ludzie pojęcia nie mają. A ty wiesz, co jest w Warszawie? Ja taki film mam nakręcony, jak w centrum. Ludzie idą z pałacu i tam okupili się targi książki międzynarodowej. I stoją tacy gedonici, to jest jakaś taka organizacja. I rozdają Nowy Testament. To ludzie biorą Nowy Testament i Bóg do śmietnika, na trawę, na krzak, na ulicę, na asfalt. I tego było tak dużo, takie niebieskie, takie książeczki. Wiem, co mówisz, Wyszyński taki chyba... Nie, to nie była Wyszyńskiego, ale Wyszyński 1000-lecia Biblii jest, to już taka większa i też są mniejsze formaty, ale taki katolik, żeby dostał Pismo Święte za darmo, coś by wyrzucił do śmietnika, bo najczęściej by nie widział, co to jest. A brewiarz, książeczka na różańce będzie składała. Daj spokój, a to jest głupota, no. Ale jeżeli nie przeczytasz Pisma Świętego, to nie jesteś katolikiem. A no to się powinno przeczytać, to trzeba całe życie studiować, tam jest kopalnia wiedzy, to jest bardzo ciekawe. Kardynał Kazimierz Czech dodaje, że relikwie świętego brata Alberta zostaną umieszczone we świątyni Opatrzności Bożej z Panteonu Wielkich Polaków do Górnego Kościoła. Zostaną także przeniesione relikwie znajdujących się tu już świętych. Chyba, że ty się z nim umawiałeś. To dzień czczenia, kiedy msza zostanie odprawiona wewnątrz otwartej już świątyni. Ale to nie jest, ja mogę powiedzieć, ja jestem na staraniu jej zbudowanie i Bożej prawie. Nawet jak się ma trochę wiedzy. Nawet trochę. Jak ta świątynia jest piękna, pokazać ile jeszcze jest do zrobienia, chcę, żeby to było miejsce modlitwy dla wierzenia Bożej Opatrzności. Święto dziękczynienia rozpocznie się o godzinie 8 procesją z relikwiami świętego brata Alberta, która wyruszy z placu Piłsudskiego i przejdzie ulicami Warszawy do świątyni Opatrzności Bożej na polach Widanowskich. W południem świątyni msza odprawi kardynał Francesco Montenegro, arcybiskup Agrigento, do na terenie jego diecezji na rzeczy z Palampedusa, gdzie dopływają uchodźcy. Ten kardynał, on mówi, że on mądrzejszy od władzy postępowania i życia, także tym, że jest przewodniczącym Caritas Włoska, daje przykład, jak się trzeba umieć zawierzyć. Oczywiście. Z wielkim problemem współczesności, problemem. Widzisz, sobie przekazuje ten, wczoraj dzisiaj. Moim zdaniem za mało używane na papierze. Emigrant czy imigrant zarobkowy, dlatego że zwracamy uwagę na tych, którzy uciekają przed śmiercią, przed uciekają, bo nie mają domu, któremu złożono. Po mszy zostanie odmówiony uroczysty akt dziękczynienia i zawierzenia Polaków i ojczyzny Opatrzności Bożej. Dalsza część uroczystości to festiwal muzyczny Moc Dobra i Piknik Rodzinny, zapowiada Anna Dunikowska z Centrum Opatrzności Bożej. Dla wszystkich nas wielkim wyzwaniem jest, aby ten przekaz uczynić zrozumiałym, ciekawym, przystępnym dla najmłodszych. W tym roku poza tradycyjnym bratem Zaba będzie grać na podchaju. Bez chleba nie ma nieba. Żadnej, takim kurwa, miejscem to będzie przystanek. Dziękujemy tutaj wprost. Dzieci, rodzice wezmą udział w procesie powstawania chleba od zasiewu ziarna przez żniwa, bo mielenie tego ziarna płynie z gotowej mąki i zawianie zaczynu, który dzieci będą mogły zabrać do domu. W tym miejscu będziemy zapraszać również do degustacji gatunków chleba ze smacznymi dodatkami. Wszystko zakończy się po godzinie 21:37. O, panie Janku, wiesz co? Przeszedł przez płot. No Jartur, jak przez płot wchodzisz, to wiesz co mógł zrobić. Kijem cię zapierdolę. Właśnie. Nie, tu Polskie Radio 24. Niechcący, nie? I na ochrony. Po co przeważysz do mnie? Właśnie. Jak idziesz, to bramy od tego. No dobra, panie Janku, nic mnie to robi. Czas na informację dnia. Ale dobrze, powiedziałem. Aha.
Wy jako koronawcy łazicie... Sześć osób zginęło, a 40 zostało rannych w zamachu terrorystycznym w centrum Londynu. Trzej sprawcy zostali zastrzeleni. No bo może ciebie zaatakowano. 28 lat temu odbyły się pierwsze w powojennej historii kraju częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do przywróconego Senatu. Tak. Setki rannych w Turynie w czasie transmisji finału piłkarskiej Ligi Mistrzów w strefie Gibica wybuchła pamięta. To się dzieje, że ty sędzio rozpierdala wszystkich. Maja Burkowska, zapraszam. Sześć osób zabitych, 48 rannych to bilans nocnego ataku terrorystycznego przy London Bridge w stacji Wielkiej Brytanii. Furgonetka wjechała w ludzi na chodniku, a potem jak twierdzi policja wysiedli z niej trzech napastników z nożami. Josh był jeden z badających się w okolicy. W rozmowie z BBC opowiada, że na początku nie sądził, że miał do czynienia z atakiem terrorystycznym. I są na czyichś usługach, no. A jak policja 2 metry od wejścia do pubu stała furgonetka, która wbiła się w barierki. Koło od pubu, ale przód nie wyglądał ślad. Pomyślałam więc, że to wypadek. Taka wolność nie przyszło mi do głowy, że to atak terrorystyczny. Ale potem ktoś przybiegł, krzycząc: uważajcie, on ma nóż, atakuje ludzi. Policja zareagowała w 8 minut od pierwszego zgłoszenia, napastnicy zostali zastrzeleni. Słowa wsparcia dla Brytyjczyków płyną z całego świata. W obliczu tej kolejnej tragedii Francja bardziej niż kiedykolwiek jednoczy się ze Zjednoczonym Królestwem. Myślami jestem z ofiarami i bliskimi ofiar zamachu w Londynie, napisał na Twitterze prezydent Francji Emmanuel Macron. Departament Stanu USA potępił, jak napisano, tchórzliwy zamach w Londynie, którego ofiarą padli niewinni cywile. Stany Zjednoczone są gotowe udzielić każdej pomocy, o którą zwrócą się władze Zjednoczonego Królestwa, oświadczyła rzeczniczka Parlamentu. Sercem jesteśmy z rodzinami i bliskimi ofiar. Wszyscy Amerykanie solidaryzują się z narodem Zjednoczonego Królestwa. W marcu tego roku zamachu na Łęczyńczyk w Londynie zginęło 649 Prezes Iberii, Jarosław Szarek, uważa, że choć wybory z 4 czerwca 1989 roku dawały nadzieję, to były niewykorzystaną przez ludzi Solidarności szansą. 28 lat temu odbyły się pierwsze w powojennej historii kraju częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do przywróconego Senatu. Spektakularne zwycięstwo odniosła w nich Solidarność kierowana przez Lecha Wałęsa. Po raz pierwszy od 1945 roku do udziału w głosowaniu dopuszczono opozycję. Po raz pierwszy Senat, tworząc dwuizbowe zgromadzenie narodowe. Doktor Jarosław Szarek przypomina, że wyborom sprzed 28 lat towarzyszyła wielka radość. Wcale mnie to zastępował, no to dlatego mi się to szybko wiesz poleciało. On jest, no nie widzisz. On zaraz będzie wracał. Nie, on do domu idzie. Ja tu jestem, ja tu rządzę. To za 5 minut, dobra, to on tu usiądzie. No, to ja mu powiem, że zaraz przyjdzie, on nie będzie widział co chodzi. Bo się nie umawiałeś z nim, tak? No dobra, dobra. Państw bloku wschodniego. W wyniku wyborów ludzie Solidarności otrzymali 99 mandatów senatora i 161 mandatów posła. Panika w Turynie w czasie transmisji finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Służby ratunkowe udzieliły pomocy około 400 osobom poszkodowanym podczas wybuchu paniki. Do zdarzenia doszło na placu Karola, gdy kibice eksplozję fajerwerków wzięli za wybuch ładunku. Mecz oglądano na ogromnym telebimie. 5 osób jest poważnie rannych, jest wśród nich 7-letni chłopiec, który został stratowany przez ludzi. Agencja ANSA informuje o nawet 1000 poszkodowanych. Kibice oglądali wspólnie mecz pomiędzy Juventusem Turyn a Realem Madryt. Według dziennikarzy AFP panika wybuchła około 10 minut przed zakończeniem meczu. Ludzie uciekali z placu, łamiąc barierki i przewracając innych. Na koniec pogoda. Dziś
przelotny deszcz i burze, miejscami z gradem, przemieszczające się z zachodu na wschód kraju. Bez deszczu jedynie na krańcach południowo-wschodnich. Termometry pokażą od 18-21 stopni na północnym zachodzie i zachodzie do 25 w centrum i 30 na południowym wschodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 8. Polskie Radio 24 przy mikrofonie Maria Furdyna. Jest niedziela, 4 czerwca, 155 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt zeszło o godzinie 4.19, a zajdzie o 20.50. Dzień będzie trwał 16 godzin i 31 minut. Imieniny obchodzą Dacjusz, Franciszek, Gościmił, Karol i Kwiryna. Wszystkiego najlepszego. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 osób zabitych, 48 rannych to bilans nocnego ataku terrorystycznego przy London Bridge w stolicy Wielkiej Brytanii. Zamachowcy wjechali samochodem w pieszych na moście London Bridge, a następnie zaatakowali nożami ludzi w pobliżu targu Borough Market. Wszyscy trzej napastnicy zostali zastrzeleni przez policję. Dr Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Niestety ponura norma w Europie, że ataki w takich falach się pojawiają w różnych państwach i niestety ta norma moim zdaniem nie powinna stać się taką rutyną i nie powinniśmy się do tego przyzwyczajać, ale widzę, że pojawia się też taki trend do tych polityk, części polityków.